Na sam widok tych jajek robię się głodna. To chyba znaczy, że dobrze je narysowałam. Hej, Jasmine, zobacz. Zrobiłam ci śniadanie. Zobaczmy. Myślę, że wybiorę te. Nie mogę ich zjeść. Nie rozumiem. Tylko te są prawdziwe. Średnio wysmażone, czyli moje ulubione. Wyglądają całkiem nieźle, prawda? Zaraz, co? Wiem, wiem. Pyszne. Ale Lili! Te dwie idealnie nadają się na moje wyzwanie. Co jest grane? Przyzywam was! Ha? Co to za miejsce? Ładny strój! Co teraz? Mam dla was małe wyzwanie. Oj, ta kreda jest beznadziejna. Ledwo mogę ją kontrolować. Oj, i ten okropaśny dźwięk. Przestań! Wszystkie linie są takie grube. Nie zniosę tego. Proszę, skończ już. Zaraz, zaraz. Mam dość. Hej, co się dzieje? Moja kreda zamieniła się w kubkę pyłu. Właściwie to nawet fajne. Wow! Nagle poczułam inspirację. Po co używać nieporęcznej kredy, skoro mogę cieniować palcem? W ten sposób mam o wiele lepszą kontrolę, a krawędzie są ekstra gładziutkie. Potraficie rozpoznać, co to będzie? Spokojnie, wkrótce wszystko się wyjaśni. Nie dałoby się tego zrobić zwykłą kredą. Czas uzupełnić pył. W niektórych punktach użyję więcej, żeby je uwypuklić. W końcu widać ogólny kształt. Białe elementy można wytrzeć gumką albo zaznaczyć korektorem. Czyż ten miś nie jest uroczy? Teraz kilka detali. Najpierw muszka. Dodaje stylu i elegancji. Wreszcie proste kreseczki, które sprawiają wrażenie futra. Aż chce się go przytulić, prawda? Już niewiele zostało. I wreszcie najważniejsze. Skromny uśmiech. A, no tak, jeszcze oczy. Od razu wydaje się bardziej żywy. Ciekawe, na co patrzy. Normalnie słodziutki jak cukierek. Moja tajna broń. No i załatwione. Co o tym sądzisz? Wow! Wiem! Co ja powinnam narysować? Moja szminka! A gdyby tak... To mi daje pewien pomysł. Zaskakująco praktyczne. Pod warunkiem, że ma się dużo szminki. I kolejna warstwa. Powinnam potem poprawić makijaż. Odpowiednia ilość warstw. Nada obrazkowi dynamiki. Okej, teraz szczegóły. Jedna malutka rączka. Potem druga. Ale dopiero twarz połączy wszystko w całość. Może jeszcze jakieś okulary. A co do ubrania? Może skromna sukienka? Już mi się podoba. Niesamowite, jak z odrobiny szminki powstaje szczegółowy rysunek. Czerwony kolor jest taki wszechstronny. Jestem z tego naprawdę dumna. Tadam! Gotowa do oceny. Skończyłyście? Oba rysunki są wspaniałe. Bardzo dobra robota, drogie panie. Hej, co się stało? Wasze dzieła dołączyły do mojej kolekcji. Nie ma to jak lizaki, żebyś wiedziała. Zazdroszczę im. Też chcę lizaka. Ślinka mi cieknie od samego patrzenia. Wystarczy tego. Oddajcie mi swoje smakołyki. Moje. Tylko moje. Truskawkowy. A ten smakuje cytryną. Rozkosz dla podniebienia. Upsy. Przepraszam, dziewczyny. Co się stało? Mam dziwny posmak w ustach. Ohyda! Chwileczkę. Hej. Spójrz na to. Jeden szablon. Dwa kolory. Mieszanie kolorów jest kluczowe. I już. Ha? Ja to zrobię lepiej. Patrz i podziwiaj. Dobra, teraz markery.
sprawią, że kształt będzie się wyróżniał. Rysowanie łusek zajmuje sporo czasu, ale będzie warto. W górnej części narysuję uszy oraz niewielkie płetwy. I co? Rozpoznajecie? Te subtelne detale na pewno rozjaśnią sytuację. Co za śliczny odcień błękitu! To samo z drugiej strony. Teraz przerzucę się na głęboki fiolet. Każdy z tych kolorów wygląda świetnie, a razem dodają całości nieco głębi. Jest to trochę czasochłonne, ale rezultat będzie wart wysiłku. Do następnego etapu potrzebuję grubszego pędzla. Widzicie, jak nim manipuluję? Tylko spójrzcie na te cudowne, ciepłe kolory. W tle będą wodorosty. Wygląda, jakby były pod wodą. Stąd też pęcherzyk i powietrza. Muszę ci się pochwalić. Jak ci się podoba? Wow! Na taką reakcję liczyłam. Z kolei mój obrazek jest jakiś taki bezbarwny. Głupi pędzelek. Może większy oznacza lepszy. Ale najpierw muszę go przygotować. Tęcza rozjaśni każdy obrazek. Zwłaszcza malowana taką oto techniką. Zresztą sami zobaczcie. Rysunek od razu wygląda radośniej. Nie sądzicie? Wow! Geniusz przy pracy! Jestem pod wrażeniem! Dobra robota. A teraz je odbiorę. Hej! Och, super! Co was tak śmieszy? To nie tyle pieprzyk, co pieprz! Niegrzeczne dziewczynki! Zasługujecie na karę! Koniec pokazywania palcem! Hej! Co to ma znaczyć? Auć! Nie mogę ruszyć ręką! Cóż, to by było na tyle! Ale co z naszymi rękami? Jak niby mamy cokolwiek rysować? Jakieś pomysły, Lili? Nie mam pojęcia. Chyba, że... Obserwuj! Skoro nie mogę ruszyć dłoni, po prostu ją obrysuję! Grunt to kreatywność! Uff, zaklęcie minęło! Ale moja praca dopiero się zaczyna! Obrys dłoni to mój punkt wyjścia. Na jego podstawie stworzę cały rysunek. Zaczynając od oka. Z każdą linią widać coraz więcej. Jeszcze nosek. Śliczny, prawda? Pewnie już odgadliście, że to foka. I to bardzo wesoła foczka. Dodam szczyptę koloru. Język będzie oczywiście różowy. Jak to u foki. I nie tylko. To by było na tyle. Podoba ci się? Rzuć okiem. Co? Myślę, że mogę temu dorównać. Moja dłoń też jest unieruchomiona, ale w nieco innym kształcie. Obrys prawie skończony. Wow, kto by pomyślał? Już wiem. Czasami przydaje się zmiana perspektywy. Teraz połączę oba kształty. Tutaj będą oczy. Już teraz wygląda całkiem uroczo. Zwłaszcza z tym wyrazem twarzy. Teraz reszta ciała. Jaka jest żaba, każdy widzi. Mianowicie zielona. No bo jak inaczej? Uwielbiam kolorować. To takie satysfakcjonujące. Wybrałam mocny, nasycony odcień zieleni. Tylko jeden kolor to oczywiście łatwizna, ale za to stópki będą pomarańczowe. I skończone. Ekstra! Wow! Bardzo ładnie, Jasmine. Oba rysunki są wyjątkowe. Doskonała robota. Co oznacza tylko jedno? Moje! O! I do góry. Co teraz? Wow! Tak, jestem imponująca. Niesamowite. W takim razie kto wygrał? Dobre pytanie. Hej, Jasmine, to co, pokażemy jej? Jasne. Dobra, uwaga. Tadam, czarownica w całej okazałości. Pieprzyk i wszystko. Zrobiłyśmy to razem.
Czy ja dobrze widzę? Ha? Tu jestem? Muszę się przyjrzeć z bliska. Najpiękniejszy portret, jaki kiedykolwiek widziałam. Dobra robota, Chris. A ja? Zgadnie pani, który pisak jest narysowany? Nie ten. Te dwa też nie. Zielony też nie. Ani fioletowy. Nabrałam panią. On cały czas był tutaj. Wow! Całkiem sprytnie, Luna. A to podsuwa mi pewien pomysł. Proszę pani! No nie! Znowu zniknęła. Gdzie my jesteśmy? Zrobimy sobie małe wyzwanie. Ale to przecież nie jest nasza klasa. Chociaż może być ciekawie. Pora wylosować kategorię. Ja chcę zakręcić. W końcu jestem gościem. Ale to był mój pomysł. Puszczaj! Dosyć! Bo zepsujesz. O, proszę zobaczyć. Wygląda na to, że rysujemy róże. A to kto? Drogie panie, żadna róża nie może się równać waszej piękności. Co za typ? Wasza uroda przyćmiewa jej blask. Lubię go. Zaczynamy. Nareszcie. O rany, kobieto. Nie wiem, czy zdołam się skoncentrować, mając przed sobą takie arcydzieło. Mógłbym powiedzieć to samo. Ten wąs? Serio? Hej, juhu! Nie mamy całego dnia. Ach tak, racja. To raczej nie przypomina róży. Chyba, że... Już wiem. Tutaj dorysuję trójkąciki. Będą wyglądały jak płatki. A teraz reszta mojej róży. Całkiem ładnie. Pora na liście. I oczywiście łodygę. I gotowe. Wyszło lepiej niż myślałam. Nieźle. Ja poszłam w minimalizm. I co myślisz? Podoba się? Piękna. Wygrywasz, złotko. Tak, wiedziałam. A jaka jest nagroda? Może ty? Ach, będę o nią dbała. Pachnie cudownie. Wiadomo było, że wybierze panią. Już nie bądź taka zazdrosna. Ciekawe, co teraz? Nie tak szybko. Ja kręcę kołem. Gdzie się zatrzyma? O, ptaszek. Jak słodko. No, ruchy, ruchy. Tak, tak. Nie przepadam za farbkami, ale spróbuję. Wyobraź sobie, że jesteś pośród natury. To klucz do sukcesu. Teraz trochę czerwonego. O nie! I cała praca na nic! Zetrzeć też się tego nie da. Ach, niech pani sama spojrzy. Jest tylko jeden sposób. Zemsta! No i patrz, co narobiłaś! Trzeba było nie ruszać kartki. Co ja mam powiedzieć? A to moja wina? No, a czy ja? Chwila. Wprawdzie nie pochwalam wandalizmu, ale to podsuwa mi pewną myśl. Powinno się udać. Tutaj dam trochę czerni i namaluję dzióbek. Teraz nóżki. I zaczyna to wyglądać jak ptak. No i proszę, ptaszek jak malowany. Dzięki twojej pomocy. To oszustwo, ale podoba mi się. Mój nie jest taki ładny. Pokaż. Skoro pani nalega? Chyba mamy zwycięzcę. Tak! Och, cześć, maluszku. Czuję się jak królewna Śnieżka. Wow! Mogę pogłaskać? Wsio! To moje ptaszynki. Też mi coś. Pora na kolejną rundę. Nie masz ze mną szans. Wow, tylko spokojnie. Ze sztuką nie ma żartów. Zakręćmy kołem. Co tym razem? Interesująco. Proszę cię, podobno to miało być wyzwanie. Nie mam pojęcia, co mamy rysować. Czyżby ktoś tu się wahał? Zaczynamy. Zobacz, od czego zaczyna Luna. Bez oszukiwania. Znowu? Chciałam tylko wyczyścić biurko. Widzisz? Ta, wyczyścić. Zacznę od literki Y. Teraz dorysuję palce. I kolejny palec.
I na koniec serduszko. Gotowe. Chyba wyszło całkiem fajnie. Co pani myśli? Cóż, może być. Oto moja wersja. Chyba zgodzimy się, że wygrałam tę rundę. Tak! Brawo! Ha! Była nagroda? Luna, czy mogę prosić? Jak romantycznie. Ale... Jestem taka samotna. Teraz ja kręcę kołem. Co? Niech będzie. Tylko zrób to jak trzeba. Pies! To nie powinno być trudne. Chcesz mnie nastraszyć czy coś? Zaraz ci pokażę. Okej, pies. Od czego by tu zacząć? Dobrze, że jestem miłośniczką zwierząt. Zacznę od kółka. A teraz... Co dalej? Co ona tam bazgrze? To ma być pies? Już wiem! Zacznę od mniejszych kółek. Tyle wystarczy. Teraz pół kola. Dodam nos i oczy. I parę szczegółów. Jeszcze ogon. Proszę, jaki słodki piesiu. Urocze, prawda? Jak to zrobiłaś? Całkiem sprytnie. A jak pani idzie? No wiesz, sztuka jest formą subiektywną. Jak zmrużysz oczy, to prawie wygląda jak pies. Ciężka runda, co? Zobaczmy, kto ją wygrał. Wow, ale się cieszę! Dostanę w nagrodę pieska? Takiego milusiego, futrzastego. Co jest? Tylko tyle? Ładne, ale wolałabym prawdziwego. Ja go wezmę. Proszę się nie krępować. Sprawdźmy, kto teraz zakręci kołem. No dobrze. Juhu, wygrałam. I losuję kategorię. Zaraz, przecież nożyczki biją papier. Królik. To będzie dobre. Jestem pewna, że papier... O, wygląda zupełnie jak królicze uszy. Mam pomysł. Zabieram się za rysowanie. Tak jest o wiele prościej. Tu będzie głowa. Teraz łapki. No i oczywiście marchewka. Teraz dorysuję oczy i buzię. Ten różowy idealnie nada się na uszy. I buzię. Marchewkę też pokoloruję. Jeszcze odrobina zielonego i króliczek gotowy. Wyszedł super. Wow, faktycznie. Muszę się pospieszyć. Nie radzę sobie najlepiej pod presją. Przynajmniej jest marchewka. Wow, znowu wygrałam. O tak, o tak. Uspokój się. A to co? Bukiet marchwi? Przynajmniej nie żałuję, że przegrałam tę rundę. A pani może poprawi się wzrok. Ten film jest przerażający. Przełącz kanał. O, skąd to się wzięło? Nie widziałem go wcześniej. Ciekawe, co jest w środku. Prawdziwa perła? Ale się błyszczy. Madison? Co tu się dzieje? Wow! Czemu mam strój rybaka? O, chyba coś złapałem. To ja, Brian. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mam piękne włosy. Wow! Dobrze się bawicie? Niespodziewany obrót akcji, co? To co? Zakręcimy kołem? Czas na kolejne wyzwanie rysownicze. Raz, dwa, trzy. I... niebieska muszelka.
O, uwielbiam rysować kotki. Abrakadabra. No dawaj. I już. Jak to zrobiła? Ciekawe, co jest w środku. Złota moneta? Teraz ty. Z miłą chęcią. Chyba coś złapałem. Prawdziwy koteł. Prawda, że uroczy? Ciekawe, jak się nazywa. Nazwijmy go pan Ryszard. Dobra, tylko co ja z tym zrobię? Już wiem. Narysuję nią własnego kota. Wystarczy mi idealny półokrąg. Wszystko inne idzie samo. Fajnie wychodzi, prawda? Kilka pociągnięć i mamy fajnego kotka. No i odrobina koloru. Jeszcze parę akcencików. Skończyłam. Ale uroczy. Dzięki za monetę. Wow. Kto jest grzecznym kotełem? Panie Ryszardzie! Nic nie narysowałeś. Trzymałem kota. Pokażcie swoje prace. Matko, co za wstyd. To moja najlepsza praca. Miau. Łapciastyczna, brawo. Dziękuję. Nie miałeś weny, Brian? Abrakadabra! Pan Ryszard? Kolejny obrót. Ciekawe, co wylosujemy. Pomarańczowa? Runda niespodzianka. Nie ogarniam. Ja wiem, ja! Wędka! Nie. Chwila, wiem. Tak, Brian? Autko, prawda? Nie, nie autko. Jednorożec. Chętnie narysuję jednorożca. Mam ich chyba milion. To moje ulubione, widzisz? Chyba straciła dla nich rozum. Fajne, nie? Dobrze, to odliczamy. Jednorożce chyba nie są trudne. Grunt to wziąć kilka jasnych kolorów. Markery nie wysychają na plastiku. Po naniesieniu ich blisko siebie i dodaniu odrobiny wody wyglądają, jakby się w siebie wtopiły. Połóżcie kartkę na wierzch, a otrzymacie bardzo ciekawy efekt. Nieważne, co narysujecie później. Będzie wyglądało magicznie. Teraz pokolorujcie na czarno. Świetnie się wyróżnia na tle innych kolorów. Nieźle, co? To już po czasie? Skończyłem. Idealny. Wyszedł ci naprawdę świetnie. Jest przepiękny. A twój rysunek? Nic nie narysowałaś? Mogę ci jednego odstąpić. Nie, nie chcę. Dziękuję. Okej, jak sobie chcesz. Nie chcę, żeby była smutna. Chcesz mój rysunek? Jednorożców nigdy za wiele. Och, jak miło. Gotowi na tę rundę? Różowy oznacza... orzeł. To nie wszystko. Co? To ma coś oznaczać? Może to jakiś kot? Chcę coś sprawdzić. Muszę się zastanowić. Co by tu zjeść na obiad? Widać, że wie, co robi. Ręka mnie boli. Już wiem. Zrobię z nich orzełka. Teraz kolorujemy. Lepiej przyspieszę. Nawet nieźle.
I to by było na tyle. Już? Ach, w samą porę. Zobacz. Jestem pod wrażeniem. Oj, weź. Ja puściłam wodze fantazji. I ma brokat. Podoba się? Jak syrenkowy ptak. Okej. Przygotujcie ołówki. Zobaczmy. Mamy fiolecik. Co oznacza? Małpkę. Wow. Gotowi? Chcę małpę. To było dobre. Ale nie. Nie naśladujemy małpy. Rysujemy. Co ona robi? Hej. Pomożesz mi? No dobra. Daj kartkę. Rysowanie małpy nie jest takie trudne. Prawda, że urocza? Prawie ją słyszę. Wow, jesteś genialna. Teraz moja. Jeszcze minutkę? Czas to pieniądz, Madison. Sam ją narysowałem. Robi wrażenie, nie? A to moja. Wyglądają bardzo podobnie. Jakby narysowane przez tę samą osobę. Dziwne. Sam rysowałem. Doprawdy? No dobra. Weź sobie. Ja ją narysowałam. Jestem taka dumna. Mam dla was nowe zadanko. Gotowi? Żółta, czyli kwadrat. Powodzenia. Chyba coś wymyślę. Robiłem to w przedszkolu. Wow, ktoś tu uważał na geometrii. To mi nie wystarczy. Znacznie lepiej. To będzie naprawdę dobre. Pokażcie rysunki. Kwadrat. Co to w ogóle jest? Na pewno coś... Kwadrat! Dzięki, kapitanie oczywisty. Teraz widzicie? Co to za czarna magia? Widziałaś to? Genialne! Czekaj, aż swoje złożę. No, lepiej widać? Przynajmniej się starałeś. Ach, głupi kwadrat. Jak to zrobiłaś? To bardzo łatwe. Sam zobacz. Teraz połącz linię. Coś ci to przypomina? Wow! Macie przeogromny potencjał. Gratulacje! Dzięki za wspólną zabawę. Wow! Ale to było fajne. Musimy o tym wszystkim opowiedzieć. To szkatułka Briana? O! Nie mogę przestać patrzeć. Nadszedł czas, żeby stworzyć prawdziwe arcydzieło. Kiedyś to trafi do galerii sztuki. Używam czarnego papieru. Na takim tle kolory będą się wyróżniać. Zaczynam od żółtego, bo tworzy wspaniały kontrast. Teraz czerwony. Tym razem zamiast kredki użyję długopisu. A to dopiero początek czegoś genialnego. Tym razem moja praca na pewno zostanie doceniona. Następnie wezmę zielony mazak. Przycisnę mocniej, żeby wypłynęło więcej tuszu. To taka drobna sztuczka. Gwarantuję, że efekt będzie wart wysiłku. Muszę przyznać, że to dość relaksujące. Dobra, tyle wystarczy. Skończyłam. Wendy, zobacz, co zrobiłam. Takie tam. Mój rysunek oddaje mój obecny nastrój. Jestem taka szczęśliwa. O, Wendy? Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Gdzie jesteśmy? Czuję.
Czujecie wenę twórczą? Zorganizujcie ze znajomymi swoje własne wyzwanie artystyczne. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych fantastycznych filmików.